Kiedyś moje życie tworzyło wyraźną linię, a teraz się rozlało w nieforemną plamę. Życie mi się rozlało. Tak. Tak. Całe życie marzyłem, marzę o miłości na całe życie. Odtąd jesteście mężem i żoną. Codziennie na nowo ożywam nadzieją, że już dzisiaj nareszcie przydarzy mi się to, co przydarzyło się mistrzowi Małgorzacie. Że spotkam mą nieznaną ukochaną. I że miłość napadnie na nas, tak jak napada wyrastający z zaułku morderca. I porazi nas od razu. Jeszcze nie znam tej, na którą czekam, chociaż już ją kocham. Cześć. Cześć. Też tu jesteś? No, też. Ja też. To bomba, nie? No, wspaniale. Małgorzata! Sam jesteś? Sam. A na weselu będziesz? Nie wiem jeszcze. Małgośka! Przyjdź. Co to jest za kobieta? Może jakaś biedna? Gośka! Spadaj. Nie pamiętasz, jak spałeś ze mną? To Marian. Ja spałem z tobą? Tylko ja blondynka byłam, długie włosy. Bo bałeś się spać sam. Chryste, ta śliczna blondynka. Ale nic nie było. Umawiałam się tylko na spanie. Nawet nie pozwoliłaś mi się pocałować. Żeby jeszcze chciał w to uwierzyć mój ówczesny narzeczony. On? Mój mąż nie. Tamtego oddaliłam zaraz po tej nocy. Czemu? No, pozwolił mi na spanie z tobą. A ty? Jesteś żonaty? Ja tak, rozwiedziony. Ja też. Od kilku lat już. No, a co ty mąż tu? Ja też od kilku. Pięciu. To fasada tylko. Przed rodziną, od święta. I mieszkamy razem. Ja też wciąż mieszkam razem z moją byłą żoną. No bo gdzie się... No właśnie. Dzieci masz? Mam syna. A ja córkę. Na razie. Bądź! Może. Koniecznie! No hej. Adameo. Dlaczego tak późno, Adamas? Jakoś zrobiło się późno. Adi. Dlaczego tak późno wracasz w moje życie? Myślałam, że już nie przyjdziesz. Musiałam się napić. Napij się. Ja nie piję. Ostatnio, gdy cię widziałam, byłeś przy dźwiganiu. To dawno. Bardzo dawno. A jak dawno nie pijesz? Ostatnio już rok prawie. Ale ty psychol jesteś. Czemu? Ja spierdalam. No i powiedz, co robiłeś przez te wszystkie lata. Poza tym, że nie piłeś i piłeś. Pisałem trochę. Wiem, że coś ostatnio, ale to do dupy. Najlepsza krytyka kulturalna roku, bądź co bądź. Bądź co bądź najlepsza, ale do dupy. O etyce w erotyce. Pisałeś dobre wiersze, a to do dupy. Kończysz się. To jest dla mnie równie ważne jak tamte wiersze. I tak samo powstaje pod wpływem wewnętrznej potrzeby, wewnętrznego imperatywu. Źle wyglądasz. Mówią, że przeciwnie, dobrze. Bardzo się postarzałeś. Dają mi dychę mniej niż mam. Bardzo staro. Tańcz! Myślę, że nie najzręczniej zrobiłaś tę naszą znajomość. Ja też idę. Właśnie dlatego wychodzę, bo nie chcę już być z tobą. Ale ja tak
zacznę wszystko od nowa. Teraz to by trzeba następnych 20 lat, żeby zacząć wszystko od nowa, tak jak się powinno. Za 20 lat będziesz srał przez sen. Ty cholerna, bezmyślna idiotko, wszystko na wstępie zepsułaś, zanim się zaczęło. Czekałam na ciebie. Nienawidzę cię. To się jeszcze okaże. Prowadzisz jak Szczurkowski. Szczurkowski chyba. No, mistrz świata. A ty co robisz? Uszę w szkole. Piękny zawód. Nie pierdolę. Kiedy naprawdę uważam ten zawód za piękny. I wierzę, że kiedyś wreszcie będzie doceniony. Otoczony szacunkiem i wynagradzany, tak jak na to zasługuje. Pocałuj mnie. Wywrócimy się. Rozepnę ci suwak. Dobrze. Kurczę. Nie mogę ci odpiąć. Nie trzeba. Przecież jesteś w spodniach. No właśnie. Już bardzo dawno nie byłem z kobietą. Jak kobiety w mężczyźnie pociąga intelekt, to wszystko inne jest bez znaczenia. Pójdziemy jutro na dobre? Już jesteśmy jutro na dobrą. To nie ma sensu. Łódź, kurwa. Tato. Co robisz? Piorę spodnie. Głupi. Dlaczego ja ściszam głos? Może byśmy poszli nad Odrę? Nad Odrę? Drędnij, jak przyjedziesz. To jest jakieś chore. Dobrze się z tobą idzie. Tak? Zapomniałem już, jak się chodzi we dwoje, ale z tobą idzie mi się świetnie. No widzisz. Razy na... Proszę, żebyś rozwiązywał te kapcie przed ściąganiem i wciąganiem. Wszystkie buty w miesiąc ruina. Wszystkie z tyłu powykoślawiane. Popękane. Bo po prostu wszystko jest ściągane i wciągane za sznurawy wawę. I to nie są buty za 100, bo za 100 to Janusz, że buty przez 8 lat. Aż obcasy mają ścięte tak, że się kolebie w nich jak na biegunach. I nie chodź bez papci! Nie można nastarczyć tych skarpet!
To ja. Tak, słucham. Adas? Zakochałam się w tobie. Rozumiem. 10 lat zmarnowałam. Każdy dzień jak pusta koperta. Oczywiście. Muszę cię zobaczyć, Ali. Muszę wyjechać służbowo. Muszę wyjechać służbowo. Obiadu pomidorowa, dobra. Nie dziękuję, mamo, nie jestem głodny. To Bartek wleciał? Zaszurałem wycieraczką. To bydle nanosi błota. Przestać? Nie. Chodź. Co to było? Jak to co? Nie miałam tego nigdy. O, Gosiu, proszę cię. Z początku się przestraszyłam. Ale tylko z początku. Boże, żona i matka. Kocham cię, Gosiu. Idź już, Hades, bo zacznę ryczeć, a nienawidzę. Gosiczka? Adas? Nie mogłem zasnąć, bo myślałem o tobie. Mój profesorze, śniłeś mi się. Jak ci się śniłem? Jak? Myszko? Co, kocurku? Miau, miau. Pi, pi. To miau
O której? Tak o pi 12. To pa. Pa. Odłóż pierwsza słuchawkę. To ty odłóż pierwszy. Mamuś, mamusia nie świruje. No to trzy... Cztery. Jedenasta. Będzie po 12. Mamo? Co się stało? O której obiad? No, a o której chcesz? Może o pół do trzeciej. W pół do trzeciej? Człowiek jest potem uwięziony cały czas przy garach. Pytała mama o której. To o drugiej. No, o drugiej, jasne, że o drugiej. Jak już nie może być wcześniej. Wcześniej? To mamy 2 godziny. Napijemy się kawki, potem się pokochamy, potem pójdziemy na spacer, na Totrę. Albo jeszcze lepiej. Najpierw się pokochamy, na spacer wrócimy, pokochamy się znowu. Za 11:15. Może będzie wcześniej, to byśmy sobie jeszcze w łóżku pogadali. Za 10. To jeszcze. Jezus! Nie usłyszę pukania. Gosia! Ktoś przyszedł? Nie, nie! A jeśli się spóźni? Co najwyżej nie będziemy gadać w łóżku. Porozmawiamy se nad Odrą. Żeby nie tak na chama. Spóźni się. 11:59. Bo jest za minutę. Zapomniałem nastawić. Godzina 12:00. Spóźni się. Czasem się lubią pod domem. Psuć. Może do mnie dzwoni? Nikt nie dzwonił? Nikt. Szkoda czasu. Pojechała do Nelki po drodze i gada. Nie pójdziemy najwyżej na spacer. Jestem pod ręką i czekam, to se spokojnie gada. Nie zdążymy dwa razy. Mamo? Tak? Nie można by tak pół. Co? Do trzeciej. Obiad? No. Cholera jasna, a dlaczego o w pół? Ja też chcę gdzieś potem wyjść na spacer, a nie tkwić w tej budzie. Zjesz i się potem spotkasz. O po pierwszej nastawiam ziemniaki. O po pierwszej? Jest za 45 pierwsza. Gdzie ona utknęła? Nawet raz nie zdążymy. Może raz. Być o w pół. Cześć. A ty gdzie się wybierasz? Idę po prostu. Byliśmy chyba umówieni.
O której? O 12. A jest która? No która? No która? No 15 po. 17, prawie 20, dochodzi niemal w pół. No i co, to jest powód? Ale ja czekam na ciebie. Powiedziałam koło 12. O 12? Powiedziałaś tak o pi 12. No, o pi 12 znaczy koło 12. Po pi 12 znaczy o 12, jeżeli komuś zależy na spotkaniu. Jestem trochę po. Ale ja wystaję przy oknach i spalam się w blokach. O te parę minut? Bo nie czekasz tak na to jak ja. Wdepnęłam tylko do Nelly. Wdepnęłam tylko do Nelly, nie mogłaś sobie tego odmówić. Musiałeś tam tkwić, gadać. A ja sobie mogę czekać, co ci, to jestem pod ręką. I po co tam wdeptywatałaś? Powiedzieć, że jadę do ciebie. Mogło być tak cudownie. To jeszcze może być. Nie może, wszystko zepsułaś, me nastawienia do ciebie. Nie krzycz, proszę cię. Jesteś ostatnią blondynką w moim życiu. To podstawowy błąd, który robią faceci, napalając się na blondynki. Myślą, że skoro oni się tak na nie napalają, to one muszą być napalone na nich. A tymczasem one tak tylko działają na chłopów jak ogień, a same są zimne jak ryby. Łososice. Raz do roku najchętniej. Cześć. Dzwonię, przyjeżdżam. O której będziesz, to zrobimy unit z angielskiego. Nawet nie zapytałem. Sam mówisz, będę tak po piątej, tak było? Która jest godzina? Za 15, szósta. Za 10. Za 11. Masz sobie raz na zawsze zapamiętać, że po piątej to jest 5 po piątej. 15 po piątej, 20, bo potem to mówisz, jestem około pół do szóstej. Lub jeśli jeszcze później, tak jak dziś, to jestem przed szóstą. I gdybyś był po piątej, to ta lekcja była do uratowania, bo byś był 15 minut po piątej, najwyżej. 20. Zamiast o piątej, no to byśmy przynajmniej te pół godziny zrobili, czy 45 minut zamiast godziny, ale tak oczywiście znowu dupa. I wszystko się już. Ja w każdym razie z głowy. Synku, przychodź o umówionej porze do domu. Dobrze. Halo? Dzwonię, bo już mam pozytywne nastawienie do ciebie. To dobrze. A jak nie przyszła? Dobrze, wyglądasz okropnie. Tak? Tylko proszę nie wysuwać na mnie brudki. Schowaj brudkę. Bardzo jesteś zmęczony podróżą? Nie na tyle w każdym razie. Profesorze. Cześć, Gocha! Cześć! Co ty robisz? Wysyłałem moją starą, wiesz? Znowu się ożeniłeś? Znowu. Który to już raz? Trzeci! Ty to jesteś. A co u Mańka, powiedz? Nie wiem. U ciebie też wizerunek w interesie. No to lecę, lecę! My też idziemy. Drogę.
No cześć, trzymaj się. No cześć. Pozdrów żony. A ty ma... Miło mi było poznać. Adam Miałczyński. Rysiek. We wrocławskim zoo urodziła się żyrafa. Nowa obywatelka Wrocławia czuje się świetnie. Już wkrótce będziemy mogli zobaczyć Zuzię, oczywiście w towarzystwie mamy żyrafy, na wybiegu. Uwaga kierowców, w mieście królują dziś nieprawdopodobne korki. Ci, którzy czekają na swoje sympatie, muszą uzbroić się w pęki kwiatów. Przede wszystkim jednak zalecamy cierpliwość. Ten, kto kocha, dotrze na pewno. Wszyscy spóźnieni, dziś meteo zaleca obowiązkowy uśmiech. Co? Idziemy do ciebie? Do mnie? Idź za tym byczym miśkiem. Jakim miśkiem? Czy Ryśkiem, coś go cały czas miętoliła w tunelu, jakbyś nie mogła się go namacać. Nie, to kolega Mańka, świadek na naszym ślubie. To jest powód go obmacywać wszędzie? Ja go obmacywałam? A to po rękach, muła, a to po cycach, za paluchy, palucha. Dosyć, żeś go nie złapałaś za te poślady, bycie. Leć, jedź, zanim coś domacasz sobie. Adaś? Ja! Nie stercz tam! Adaś? Wystarczą ci byle pory! Ty chyba jesteś chory, jakie znowu pory? Już ci ręka skacze. Tobie do głowy coś skacze. Na widok męskich gaci. A co, na widok damskich ma mi skakać? Ty po prostu lubisz chłopów. Wejdziemy? Nie mam już nastroju do bycia razem. A kiedy będziesz miał? Jak pozbędę się agresji do ciebie, to sam zadzwonię. Jesteś? Tak. Powiesz klucz. Mam 13 minut do zaśnięcia. Adas! Adamos! No to ja! Mogę wejść? Proszę. Dziewczyna, kurwa. Nie przeczę. To co ty będziesz mnie torturował, Adas? Czekał na te swoje pozytywne nastawienia do mnie. Wszyscy wkoło mówią, że ja jestem świetna dupa. Co ty myślisz, że ja będę czekała w nieskończoność, aż ty się do mnie dobrze nastawisz? Nie czekaj. Jeszcze 7 minut. Zojka, Nela, dziewczyny mówią mi, na co ty czekasz, Gosiu? Taka jesteś festkowita. Niuśka wyzwania z Wisły, daj se spokój, Gośka. On tego nie uniesie, kurczę, bo jest za chudy w uszach. Za miękki, za chwiejny, za cienki. Znajdź se twardziela, co uniesie. Ja nie muszę znajdować, sami się pchają. Maniek na kolanach chce wrócić. Tylko rzuć Adunia, tego łódzkiego fiuta. To rzuć. I
nieludzkiego. Inni też. Proszę, leć do tych innych. Co ty myślisz, że ja mam jakieś braki? Leć! No! W szeregu rzędzie czekają w kolejce. Może już poleciałam? To biegnij do nich! Wypierdalaj! Dosyć tego, dosyć tej tortury. Cześć, synu. Cześć. Cześć, mama. Cześć, tata. Tym razem nie zadzwoni. Wiesz, tato, grają już ludzi honoru. Poczekaj, synku, tylko zadzwonię. Halo? Proponuję ci przyjaźń i seks. Będziesz miała ochotę, dzwonisz. Jeżeli ja będę w potrzebie, to samo. A co z uczuciem? Można się kochać bez uczucia, bez mówienia, bez całowania nawet. Tak, na przyjechali koboje. Z chwilą, gdy pójdziesz z kimś do łóżka, układ ustaje. Jeżeli ja się z kimś zwiążę, to samo. Nie ma tak, że sprawdzisz z innym, że ze mną jednak lepiej i se wrócisz. Do buta, bo dupa to nie but do przymierzania. Przyjaźń i seks. Dobrze. Gosiu, kocham cię. Miało być bez kocham, to już się nie powtórzy, przepraszam. No podaj, podaj, kurwa! Mówiłem, chuju, podaj! Tu, kurwa, tutaj podaj! Jestem ojcem Sylwestra. Dzień dobry. Dzień dobry. Kurwa, żeś! Podaj, kurwa! Niepokoi mnie, wie pan, że on nie biega jak inni. No biega. Dużo biega. Ale jakoś odwrotnie. Nie, no biega do przodu. Wszyscy spięty na palce. A on z palców napięte. A wie pan rzeczywiście? Kurwa! Ja pierdolę! Kolana ma szpotawe. Szpotawe jak szpotawe? To chyba konie tylko. Widzę ci teraz też, młodzieży. Podaj ze szchuju, kurwa! Sam sobie podaj, kurwa! I tak byś to spierdolił. Co z tym zrobić? Aleś to, kurwa, zjebał! Na rehabilitację. Spierdalaj, cfelu! Pójdziemy, jak przyjadę. Kilka słów na temat ssania penisa. Całujesz. Nigdy nie pieścisz. Przecież całujemy się. W usta, tak. A
Ale jak ja cię przygotowuję do kochania, to przecież całuję wszędzie. Cumlam ci cycuszki. Cumlasz? Aż ci stają słupka. Całuję po brzuszku. W pępusze. Liżę. Całą. Bo kocham cię całą. Czuję to. Ja właśnie tego nie czuję. Żebyś mnie na przykład pocałowała po piersiach. Nie. Czy po... albo... po brzuchu, czy tam niżej? Niżej nie. No właśnie dlaczego? Niżej nie, tylko usta moje kochasz, a tam już nie kochasz? Kocham. Dlaczego mnie tam nie pieścisz? Dlaczego nie pocałujesz mnie tam, nie weźmiesz do buzi go? O, to na pewno nie. Nie lubisz tego? Nie wiem, czy lubię. Nigdy tego nie robiłam. Zobaczysz, jak przyjemnie. Wiedziałam, że prędzej czy później będziesz tego chciał. Marian też się wciąż wkurzał, że nie chciałam mu robić. Ale ja się nie wkurzam, tylko proszę spróbuj. Sam czubeczek, koniuszek. Mam odruch wymiotny. Przecież nie robiłaś. Bo nie robiłam, nawet jak se palec włożę. O, zaraz mi się... Palec to jasne, ale od tego na pewno się nie wyrzygasz. Nie go. Czy szczoteczkę do zębów? Też muszę uważać, mi się zbiera na... Uch. A kto ci chce szczotkę wsadzać? Żebyś... Wiesz, jak to pysznie smakuje? Przecież to jest bez smaku. Skąd wiesz? No, słyszałam. Może kiedyś spróbuję. Kiedyś? Spróbuj dzisiaj. Nie, naprawdę już o tym za dużo gadamy. No ale bez gadania też tego nie robisz. Jak mam to teraz zrobić, jak się na mnie wściekasz? Bo ja już nie rozumiem, ja cię pragnę całą. Ja też cię pragnę całą. Gówno mnie tam pragniesz. Jestem tobie potrzebny tylko do rozkoszy, żebyś mogła mieć dobrze, a mnie już nie pragniesz. Ty chyba już naprawdę nie wiesz, co ty gadasz. Wiem tylko, że dopóki mnie tam nie poliżesz i nie weźmiesz do buzi, nie zaznam spokoju. Może wezmę. Nie mówię, że nie wezmę nigdy. To weź dzisiaj. O, nigdy. Nigdy? Nigdy dzisiaj. Więc go przynajmniej polisz. Nie zaczynaj znowu. Końcem języka tylko. Chcesz, bym się zmuszała? Zmuś się. Nie. No raz liźnij. To mam się wyrzygać? Wyrzygać? Jak mam lizać loda pod przymusem? Skąd znasz to powiedzenie? Jestem już dorosła. Raz chociaż smoknij mnie tam. Nie, nie dzisiaj, proszę. To się nie kocham wcale. To idę do domu. To idź. Nie mam chęci na miłość w połowie. Chyba nie przyjdzie. A, może przyjdzie. Nie przyjdzie. Halo? No, sześć. Piłaś? Troszeczkę. Long drinka. Miałeś nie pić. Czy możesz przyjść do mnie? Umawialiśmy się. Adaś, potrzebuję cię. Dałaś słowo? Potrzebuję cię jak powietrza. Który to już raz? Śmury. Szyjdziesz. Nie szyjdę. A pies się jeba. Gośka!
zegary! Ja do ciebie wrócę jeszcze. Gary? Ja wrócę do ciebie. Duszka! Wypierdalaj! Już do siebie! Do młody! Otwieraj mu! Rozwalę! Adas? Adas, kochany? Mężczyzna mojego życia! Proszę otworzyć, panie kierowco. Musisz przekręcić taki pierdolnik. A to jest właśnie Gary. 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 Może wyrzucił ją z łóżka? A ty chuj jesteś, Gary. Nie jesteś mężczyzną wcale. A ja myślę, pani idzie. Gary. No jaka pani? Nie widzisz, że jestem Gosia? 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 Pan myślę też idzie. Ja nie znam, wiem, kto jest pan dla pani Gosie. Ten pan jest dla pani wszystkim, a ty nie jesteś facet. To fotel po moim ojcu. Pana proszę, panią wezmę. A mój chuj mąż mu wynajął. I teraz w rodzinnym fotelu relaksuje się bambus. Idziemy. Do ciebie? Idziemy stąd. Robimy rząd! A ty, Gary, maczo nie jesteś. Ja nic tu o to nie wiem. No facet! No, naprawdę lepiej pan idzie z nią zabierze. Chodź, Gosiu, idziemy, Gosiu. Taki kawał chłopa, a broni się przed kobietą. Gosiu, idziemy. To idźcie! Gośka! Już idę, idę. Zapomniała se o mnie. Musiałaś zapić? Musiałaś? Weź się! Chcę grać swój przekaz! Musiałaś zniszczyć harmonię? A co ty grasz na harmonii? Zrywaj się z pianina! I zburzyć całą budowlę? Pierdolę twoje budowle! Musiałaś! No mów, musiałaś!
Nie mogłaś sobie odmówić! No bij ty, gnoju, no bij mnie! Musiałaś się zapić jak szmata i zachowywać jak kurwa! Musiałaś! 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 Co ty se bić mnie tu będziesz? Dlaczego? Dlaczego? Położę cię choć do łóżka. Spierdalaj, mały dupku. Płakał pod prysznicem. Coraz to nowe łzy mieszały się ze strugami wody i mydła, a on łkał rozpaczliwie. W grymasie greckiej maski. Ja już dłużej nie mogę, Adas. Ja też. Płaczę od rana. Adas, przecież to nie ma sensu tak się dręczyć. Co z tego, że każdy z nas wytrzyma bez drugiego, jak żadny nie może już wytrzymać? Już sam nie wiem. Nie pij, Gosiu. Bo chciałam ci to zrobić. Co? No, to. Po francusku? Jest młodzież. Naprawdę chciałaś? A trzeźwa nie mam odwagi. Och, moje gosiątko moje! Czułem, że to tak będzie. Czułem, że ją nosi. To po to jej były te sprawy po szkole, żeby mieć alibi. Zadzwoni podcięta. No to ja, gdyby była pod ręką, to ona wyczuje, nie powie, gdzie jest. Muszę powściągnąć nerwy. Przyjadę po ciebie, Gosiu. Potem ją w domu w ryja wleję, nie zabić. Polecamy. Miałaś taka nie dzwonić. Ale dzwoni, miły soroisz. Gub się, kumasz, tyle latawico i nie dzwoń nawet trzeźwa. A jeśli się przywlecze tutaj nawalona, to dam jej kopa w tyłek. Won i kopa w tyłek. Normalnie kopnę w dupę. Wreszcie jestem. Gosiczka? No ja. Myszko moja. Adamo, to był obłęd, no ale już jadę. Czekam, myszko. Pa, pa, pa. Kocham, kocham. Kocham cię, Małgorzato! Kocham do wariacji! Kocham, kocham, kocham! Kocham cię, Małgorzato! Kocham! Dlaczego właśnie teraz? Ale mam już dość siebie z tym kalectwem językowym. Ktoś do mnie po angielsku, a ja ani B, ani me. Dwadzieścia lat się uczę i nauczyć nie mogę. I zawsze będę nikim bez języka.
Może mnie zaczną cenić w Polsce, jak pobędę w Ameryce. Ale dlaczego teraz? Dlaczego los daje mi to równocześnie? Dlaczego nie dał tego stypendium przed Gosią? Normalnie, kurwa, łódź. Nie liczyć dni do powrotu, tylko zasuwać. Żeby tu przetrwać, trzeba by trochę zapomnieć o Gosi. Trzeba by zdradzić ją, myślą przynajmniej. A wtedy uronie naszą miłość. I co z tego, że ja tu jestem, kiedy całą głowę mam zajętą Gosią? Shit, kurwa. Poczuciem błędu, poczuciem straty. Jeśli mam tu funkcjonować, to po prostu muszę zacząć żyć życiem osobnym, nie wspólnym z Gosią. Taka pułapka. Bo co to oznacza, że wrócę i co? Przecież to już nie wypełni człowiekowi tak myśli, jak wypełniało. I stracę ten azyl do wypełnienia czarnej dziury. Jak potem żyć? Znowu niby żyć? Błędne koło. Błędne koło wzajemnej negacji i paradoksu. Być tu wiernym znaczy ginąć z tęsknoty. Dać se tu radę znaczy zdradzić. Do you understand? Yes, we do. Może też już dałaś sobie rady. A skoro se człowiek da rady bez siebie, to przestaje być z kimś jednością, oddychaniem sobą, wzajemną wyłącznością. Znajomi zabrali mnie do kawiarni w drugim najwyższym wieżowcu świata. A ja czułem tylko, że nie widzę tego, bo nie patrzysz ze mną. Gosiu, czy wierzysz mi, że jesteś dla mnie ważniejsza od Ameryki? Gosiu, jesteś dla mnie ważniejsza ode mnie. Bez ciebie mnie nie ma. Osobno mnie nie ma. Windy City. A może ty jesteś winna?
Zaparłem się dla ciebie wszystkiego, w co wierzę, co najbardziej moje. Nie mogę już więcej stawiać wszystkiego na ciebie. Dlaczego mnie nie zatrzymałaś? Dlaczego nie zażądałaś Ameryka albo ja? Adamo, ja już nie mogę. Małgosiu, co się stało? Kocham się z twoją koszulą. Nie pij, bo ci zaszkodzi. Wejdź tu, Ado. Przecież to przez ocean. To zapierdalaj żabką. Słyszysz, co się tu dzieje? Gosieńko, czekaj na mnie. Sorry, but I don't understand. He's Polish. Ah, Polish. Zdravstvujte. Mi tu całkiem zmaleje przez te 3 miesiące od nieużywania. Muszę nim walić codziennie o kant umywalki. Opuchnięty będzie większy. Za 15:07 u niej. Obudzę ją, że ją kocham. To i będzie lżej, przyjemniej wstać rano do pracy. Nie ma jej? Zostałem, Gosie? Gosia jest u siebie. Dziękuję bardzo. Proszę. Dało mu dupę? Dało mu dupy. Dała. You don't know. I don't know. Sobie kaszę, a
spent with Mecha, spent in Hawaii. Nie przyszła na noc. Tę chińską pipę bym udusił własnymi rękami. Czy to jest w stylu kobiety, matki i żony? Ewentualnie? Mówią, moja być twoja, a wszystko rozumieją. Nie przyszła na noc. Nie przyszła na noc, a ja? Jak ani dumnie nie rozumiałem, co do mnie mówią. Nic. Nie rozumiem, co tam mówią. Przecież ta gosica to... Wystarczy, że napije się tej pieprzonej wody. Na 100% poleci. No, poleci po prostu, no. You have no new messages. Try to relax when you study. Enjoy it. You cannot remember when you are tired or unhappy. Hey, no walking. Gangs. Bang, bang. Ty mnie, Gosiu, hartujesz jak stal damasceńską. Co chwila rozpalasz, a potem dup! Bo zimnej wody. Albo się złamie i będziesz mną garść. Albo się zahartuję. I złamie ciebie. O partnerstwie nie ma mowy. O przyjaźni nie ma mowy. Jezus. Jakby Gośka zobaczyła, to by się nie oparła chyba. I to nie ma jakiegoś takiego dobranego specjalnie. Taki no. No ale adekwatnego ma po prostu. Jesteśmy we dwoje jak w ringu, w klatce. Tak normalny chuj powinien wyglądać, no a nie jakaś skóra na nosie u indyczki czy perliczki. Koniec, jesteś sam. Jeśli poczujesz się z nią, to ona ci dopieprzy. Musisz mieć podniesioną gardę. Każdy jej dzień jest walką z nią. Jak tylko poczujesz się bezpieczny w azylu, wtedy właśnie cię zdzieli. I tak cię zdzieli, ale to będziesz miał podniesioną gardę. Jak cię zdzieli, z opuszczoną leżysz. Jak ja mogłem z siebie robić idiotę? Że ona się spóźnia, 15 minut przeżywać. Kurwa, nigdy więcej. Proszę, spóźnia się, nie ma sprawy. To się na przykład ubiorę. No nie ma znaczenia, kurwa, robię co innego. Pierdolić ją ponadto. Albo pierdolić. Ona mi niszczy życie wewnętrzne, nic ją to nie kosztuje, a ja kurwa. Nigdy więcej. Jak ja mogłem. Nigdy więcej żadnej kobiecie. Proszę bardzo, pełny kredyt, ale jak fika, jak kurwa, jak dla niej to nie znaczy tyle, co dla mnie, to pierdolić, no! Szlaban! Come on, man! Whoa! What would you like? Cockroaches! Cockroaches.
karaluchy. Watching TV is good for you. Tyle rozumiem, że się śmieją. Cynika, wygodnika, tak zwanego normalnego faceta. Żeby przetrwać, żeby przeżyć. Krecha, Gosiu. Pękło coś. Przymierz sukienkę. Przymierzałam. Załóż na chwilę dla mnie. No nie jest dla mnie. Zlazłem za nią z Chicago, wiozłem z Ameryki. Zasłużyłem se chyba zobaczyć na tobie. Mówiłam, kup lejącą. Wszystkie masz lejące. Przywozisz owcisłą? Na pewno jest sexy. Prosto na róg. Już nie bądź taka mniszka. Nie włożę tej sukienki. No zobaczysz, że bomba. Widziałam na dziewczynach. Wciskały obce tyłki w sukienkę ode mnie? Założysz tę sukienkę. Na pewno. Ci włożę za 200 baksów, chyba mam prawo zobaczyć. Proszę, 200 baksów, już gadka ocenię. Bo mnie sprowokowałaś, włóż. Zostaw, nie włożę. Włożysz moją sukienkę. Wkładaj się jak twoja. Ja wkładałem. Donością. Przyjdziesz do mnie ją włożyć, lub wcale nie przychodź! Cześć, Adi. Muszę się napić do pary, bo mój czubek znowu się nachlał. Powiedz, czego się napijesz? A, przecież ty nie pijesz. Jak ty to robisz? Mój już ciągnie jak bibuła. Pewnie znasz jakiś sposób, żeby nie pić. Dobra, Adi. Spadam. Fajna harcerzyka. Jedni mówią harcerzyk, inni fikołek. No co panu daje pijanego? Ale co? Dlaczego pan mi pomaga? Powiedz! Zegarka nie ma, obrączki nie ma. Kawaler. Tak.
Tego trzeba dobrze schłodzić. Już nie jestem dziewicą. Ja chcę tylko raz po raz widzieć się z Aleksandrem. Z kim? Z Olesiem. Gosiu. Aleksandr jest moim ideałem. Nie analizuję, nie parafrazuję, kurwa. Nie podsumowuję, konkluduję, abstrahuję. Robię w milczeniu swoje, także reszta nie jest mi potrzebna. Kobiety mówią o męskim szowinizmie. No widzisz, nie pierd... Przepraszam, doli takich trzy po trzy. Więc dlaczego do mnie przychodzisz? Z tobą miałam pierwszy orgazm w życiu. Zawsze chciałem, żebyś ty najpierw była, a nie szybko, tylko dla siebie. Ale ja tak lubię. Jak? Jak mnie bierzesz tak zachłannie, szybko, egoistycznie, brutalnie, zwierzęco. Nie sztuka jak zając. A jak zając właśnie, rob jak zając. Ja zawsze zdążę, tak mnie odkorkowałeś, że tylko mnie dotkniesz albo pomyślę, że dotykasz i już. Z nikim nie przeżyłam czegoś takiego. Nawet zabiję cię! Zabiję wino się nim zabiję! Nie płacz. W domu cię biją? Jesteś suką! Ciągasz facetów w przeręby, ale sama się wydostajesz. Myślisz wszystko na swojej drodze. Doprowadziłaś mnie do tego, że się napiłem, choć wierzyłem święcie, że nie wypiję już do końca życia. Podeptałaś moją miłość i teraz się zjawiasz po tym, jak przeżyłem piekło, jak 3 tygodnie piłem. I kiedy zacząłem się dźwigać z coraków, przychodzisz i niszczysz mój ledwie powracający śladowy spokój! Pierdolę twój śladowy spokój. A mój spokój to co? Jak cały czas myślę o tobie. Mówię o tobie. Palisz. I piję. Piłaś co jakiś czas. Teraz będę piła przez ciebie co? Dziennie. Gosiu! To ty mnie zostawiłaś. Nie. Nie. Dalej cię zostawiam. Chodzi o to, żebyś mnie raz na jakiś czas ciachnął. Bo jesteś pierwszym facetem, z którym doznaję o... Wolno mi? Wolno ci. Chodzi o to, żebyś mnie raz po raz ciachnął. Gosiu. Oj, gdzie on jest? Śpi? Nie. Czekał na Gosię. Czego to? Ze sztachety. Przeszłaś przez płot? Tak się mnie podsadził. Tak się cię podsadzał za pośladki, cię łapał? Przecież nie za głowę. Nauczycielkę, matkę dorastającej córki. I nie pierdol.
tylko pierdol. Czego ty chcesz ode mnie? Fundujesz mi śmierć za życia, a potem przychodzisz się ciachnąć. Nie mogę co miesiąc umierać. Chcesz mnie zabijać na raty. Jak ci jest? Jak w niebie. Też. Gosiu. Podniosłeś na mnie rękę. Jest mi przykro. Już drugi raz. Żałuję tego. Teraz już będziesz bił. Nie jestem damski bokser. Ręka łatwo skacze. Po co robiłaś aluzję? Adas, nie dałam dupy nikomu. Do dzisiaj. A dzisiaj? No dałam w końcu. Komu? No. Tobie. No i po co to wszystko? Czemu ma to służyć? On kuka na mnie znowu. Sprowokowałaś mnie. Ja ci kiedyś też przypierdolę, że wyplujesz zęby. Wolę dostać, niż uderzyć. Ja ci przypierdolę, kiedy się nie będziesz spodziewał. Będziesz odbierał jakiegoś Pulitzera czy Goncourtów. Już nie będę. Będziesz. Takie dupki zawsze dochodzą do swego. Opiszesz, jak mnie biłeś. Straciłem panowanie i ją uderzyłem. Bij, Gosiu! Pierdol się, bij, Gosiu! Ja cię wtedy tak przyjemię, że wycharkasz się kacze. I teraz nie będziesz mógł podziękować za tego Pulitzera, tylko szykuj Pulitzera. Bij, kiedy zechcesz. Maniek! Chce do mnie wrócić! Zuganny! Po co mi to mówisz? Ja chyba nie mogę być z nim na stałe. Ja się nie wywiązuję. Ja cię kocham, jak jest z nami dobrze. Wtedy moja miłość wzrasta, a ty kochasz dopiero, jak jest źle. To ciekawiej chyba. Dopiero, jak jesteś bita, tylko w układzie suka i jej pan. A jak dwa pieski, to już nie? Co tam się dzieje? Jak dwa pieski, to już nie. I jak dwoje ludzi, to już nie. Tylko dwoje przeciwników, koniecznie. I to ja muszę wygrywać, żebyś mnie kochała. Bo kochasz tylko swego pogromcę, jakiś strajk chyba. Nie dajesz mi szans, żebym mógł cię otwarcie kochać. Bo zakochanie mnie poniewierasz. Nie dajesz mi ujawniać tego jedynego uczucia, które nadaje wszystkiemu sens. Muszę kryć się z nim przed tobą. I wtedy przeżywam samotność najgorszą, najsamotniejszą z samotnych. Samotność obok ukochanej istoty, więc ja wypadam z tej gry. Ja potrzebuję kobiety, która da mi szansę być kochającym. Czułym, delikatnym. Odsłoniętym, odkrytym ze swoimi słabościami. I nie wykorzysta tego.
Ja nie wiem. Po co ty mnie łapałaś w ogóle, jak twoim ideałem jest taki Bruce Willis? A twoje Michelle Pfeiffer. I też mi się dałeś zerwać. Z gębą jak kafel. A ta ze wzrokiem jak koala. No i... Przecież ty właściwie lubisz całkiem innych niż ja. Tak? Jakich lubię? No właśnie takich, byczków. Z czułkami jak nocniki, takich. Prawdziwych mężczyzn, no oglądałaś się w filmach. Musi być ciężki, misiowaty, koniecznie z brzuchem i czerwonym ryjem. Łazić szeroko, na nogach, zagryzać na zimno wczorajszą pizzę, zapijać piwem z puszki, wyjętym z lodówki. Nawet kochać się wolisz brutalnie zwierzęco i chrzanisz w gruncie rzeczy tę moją delikatność w seksie i dbałość, żebyś ty zawsze wpierw była przeżyła, odczuła. Masz mnie za miękkiego. Niby kochasz się ze mną, ale marzysz, żeby cię przygniótł, przywalił jakiś prymitywny byk z takim do kolan. Nigdy nie powiedziałam, że mi źle z tobą w łóżku. Nawet w złości przy zrywaniu. Ale ja wiem, że wolałabyś inaczej. Zawsze mówiłam, że w tym jesteś profesorem. Bardziej po męsku, prymitywnie, na dziko. I ty wiesz za mnie, co ja bym wolała. Bo ja to czuję! Nie jesteś moim synem, Adasiu. Słyszałeś? Nie, ja oczyma. Co miałem słyszeć? Nie jestem twoim ojcem. Żadam się okazał nie jest Carringtonem. I co? Że nie jest synem okazało się ich. No tak. I co? I no i? No i? Właśnie nie jest. Odkąd razem jesteśmy, raz łzę uroniłaś. Kiedy się zakochałaś we mnie na początku, a ja musiałem jechać. Czemu miałam ronić? Teraz płaczesz z powodu syna Carringtona? Bo właśnie nie jest synem! Idź już sobie, proszę. A właśnie, że zostanę. No to ja? I wciąż nie mogę zapomnieć, żeś się całowała z tym wtedy. Kiedy? Jak żeśmy się poznali na twoim półmetku. Nie byliśmy jeszcze wtedy z sobą. Już od wtedy mogliśmy być parą, gdybyś się nie zaczęła lizać z innym. To było kilkanaście lat temu. Mimo wszystko, jakaś skaza na przeszłości. Wciąż czuję się jak zdradzony. Nie daje mi to spokoju. I tak już będzie chyba. Jakbym się z tobą ożenił, to już mnie będziesz miał. Już bym się czuł złapany. Nie wrócisz i popijesz. I nic nie będę mógł zrobić. Powiesz, że jesteś u siebie i co ja mogę fikać. I będziesz oglądać seriale, a ja będę musiał to znosić. I będziesz się kochała wtedy, gdy będziesz chciała i będzie musiało mi starczyć. I zawsze będę przegrany. Już zresztą jestem przegrany. Wywrócimy się. A wtedy co dopiero? Ała! Ha ha ha.